Zupełnie nie rozumiem Jezusa. Jak tak można? Jak można wzruszyć się nad kimś, kto cię zdradza? Znam parę osób, które przeżyły dramat zdrady. Ból, rozpacz, wściekłość, agresja, niezrozumienie, poczucie samotności, tak. Ale wzruszyć się? Tak może chyba tylko prawdziwa miłość. Bo Jezus od początku wiedział, kto go wyda. Już w 6 rozdziale Jana jest wzmianka o tym, że miał świadomość tego, jakie są zamiary Judasza. Ale ponieważ jest czystą miłością, tak jak pisze o tym święty Paweł, przebacza, nie pamięta złego, kocha do samego końca, nigdy ta miłość nie ustaje, wszystko przetrzyma, pewnie dlatego znosił z taką łagodnością obecność zdrajcy obok siebie. Nieustannie dawał mu szansę i pomimo tego, że Judasz był świetnym aktorem i nikt pozostały z apostołów go nie rozgryzł, Jezus, który wiedział, co w nim jest, nie przekreślił go. Co więcej, dał mu szansę do tego, aby się wykazał. Judasz został skarbnikiem wśród apostołów, trzymał trzos. Dać komuś szansę sprawdzić się w czymś, w czym jest dobry, to praktycznie ocalić go. Pozwolić, aby rozwinął skrzydła. Ale paradoksalnie to, co jest dla mnie powodem do rozwinięcia skrzydeł, może być też przyczyną mojego upadku. Bo łatwo wtedy popaść w pychę i w takie przeświadczenie, że jestem jedyny i niezastąpiony. Takiego Judasza, chciwego, zadufanego, poznajemy na kartach Ewangelii. Taki Judasz siada dzisiaj do uczty. Uczty, na którą nie zapraszało się nieprzyjaciół i wrogów, tylko tych, których się kochało. Co więcej, Jezus daje mu dzisiaj kawałek chleba, co w tamtym kręgu kulturowym oznaczało niezwykłą uprzejmość. To były swoiste, otwarte drzwi, aby Judasz wykorzystał szansę w ostatnim momencie i się nawrócił. Nie skorzystał z tej szansy. Wyszedł w ciemność nocy. Pozwolił, aby wszedł w niego diabeł. Zamiast, tak jak apostołowie podejrzewali, pójść i kupić prowiant dla ubogich, poszedł i sprzedał tego, który był dla nich skarbem. Nigdy nie mamy pewności, że bliska relacja z Bogiem uchroni nas od zdrady. Uchroni nas od tego, że się go może kiedyś zaprzemy, tak jak Piotr. Wszyscy jesteśmy dla siebie tajemnicą. Tak jak tajemnicą było serce apostołów dla nich samych. Kiedy Jezus powiedział, że ktoś go zdradzi, każdy zapytał, czyż nie ja, Panie? Nikt nie wiedział, czy nie jest zdolny do takiego gestu. Każdy podejrzewał, że może także jego samego podkusić. Dlatego w tym kontekście pomyślałem sobie o tym, jak istotny jest sakrament pojednania. W liście do Hebrajczyków jest taki fragment, który mówi, że żeby wszystko było odkryte i odsłonięte przed tym, przed którym będziemy musieli kiedyś zdać rachunek. No właśnie, sakrament pojednania, miejsce, gdzie odsłaniam moje tajemnice, gdzie nie pozwalam, aby najmniejsza tajemnica serca została nieodkryta, bo to grozi tym, że skończę kiedyś tak jak Judasz. Pozwól, aby Jezus wzruszył się nad tobą, ale nie z powodu twojej zdrady, tylko z powodu twojego żalu, który wykażesz w sakramencie pojednania.